Witam wszystkich kolegów hodowców. Ostatnio się dwóch kolegów pytało, jeden nawet czy dwóch pisał w komentarzu, ropa B. To są, jak się mówi, właściwości. Chcę poczytać. W sumie to nie jest to wynalazek, to nie jest od dzisiaj, to już jest od można powiedzieć, od dużo lat. Taki środek produkowany. To w ogóle nie ma pojęcia. Nie przekarmiać gołębi, ropę wydawać 3 razy w tygodniu i tak samo jest dobrze. Trochę ziołów. Gołąb, jak się mówi, on ma mało wątroby i jak się mówi, on ma krótkie jelita, on tam dużo nie potrzebuje rzeczy, on tylko potrzebuje dobre rzeczy i nie za tłuste. Dużo przekarmy, tak jak ja mam tu tłuste karmę, w sumie to ona za ciężka jest, ja tam dużo jęczmieniu i owsu trochę dosypuję, ale muszę teraz na to młode, trochę lepkiej karmy kupić, ale tam to nie o to chodzi, wiadomo, te gołębie trzeba przed 3 tygodnie przed lotami, bo na 17 będę zaczynać podloty, jak zdążę, co się daje tej ropy, trzeba poczytać, ona tam, jak się mówi, 5 ml na kilo karmy, także jak się mówi, nie przesadzamy. Młode latają, na młodych karmach ekstra mieszana, jeszcze nie. Żeby to każdy zrozumiał, gołębie mają 4-5% karmy, wejdą wszystko, dopiero będą karmione. Oni dostali tam parę ziarek, jeden ten kubeczek. Tam, może 10% będzie, nawet nie cały tam ten kubeczek, jak się mówi, gołębie wejdą, dopiero są karmione, inaczej nie są karmione. I na wyczucie, 4 gołębie z tych 56 czy 7 odchodzi, 4 gołębie od karmika nie są karmione, już nie jest karma dokładana. Ja nie ma żadnych miarków, nie ma żadnych cudów, tak ma wyglądać, nie inaczej. Chodź Wacek. Idę dam. Myślę, że nagrałem to co hodowcy lubią. Gołębie muszą w ciągu 30 sekund wyjść, inaczej nie ma takiej opcji, że... O Wacek, co jest? Już proszę. Chodź Wacek, chodź.
Nie chcesz, dzisiaj nie będzie jadł. Także myślę, że tutaj zostało trochę. Jeden pół kubeczkę dołożę więcej. I to zawsze robię, tak wam tyle razy tłumaczyłem, karmę tak. Dwa przykładami, trzy, cztery razy. Każdy, żeby to zrozumiał, karma stoi od jutra się nie bać, do wieczora, tylko w łodzi, w garażu, albo w skrzynce, tak jak u mnie. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot, do usłyszenia.